pierwszy przejazd na czas na torze Kielce. No, było średnio, bym powiedział. Dotarliśmy do Kielc. Pogoda jest na razie fantastyczna, jest bardzo, bardzo ciepło, więc mamy założonego gładkiego slika. Jadę teraz za Poznanie, potem trening bez pomiaru czasu i chyba 5 przejazdów, nawet nie wiem. 5 przejazdów na ostro. Toru nie znam, będę zaraz pierwszy raz tam wjeżdżał. Jest ciekawy odcinek pod górę po lesie, więc zobaczymy jak będzie. Przejazd treningowy za mną. No, podobno nawet było szybko. Nie wiem, było bez pomiaru czasu, więc trudno mi ocenić to, jak to wygląda w porównaniu do konkurencji. Problem jest taki, że bez wspomagania nie jestem w stanie obrócić tymi oponami. No, przyczepność jest, hamulce są, moc jest. Chciałbym szybciej, ale po prostu no, nie jestem w stanie tym obrócić. Może muszę być silniejszy, ale no, wydaje mi się, że to już po prostu nie ma gdzie. Zaczyna trochę kropić, więc zmieniamy na ekstremy. Mam nadzieję, że na nich będzie lepiej. Trochę łatwiej się skręca, więc i nie trąb przede wszystkim. Tutaj tylne opony już mam praktycznie całe obważanek, bo są przytarte od nadkoli niestety z tyłu. Zmieniamy na te ekstremy docięte, które używałem ostatnio na Modlinie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Zaraz mamy przejazd z pomiarem czasu. Pierwszy przejazd na czas na torze Kielce. No, było średnio, bym powiedział. Jest sporo rzeczy do poprawy. Czas nie jest rewelacyjny. Jakieś 2 minuty 49 sekund, więc no, w klasie raczej tam na dole, ale nie ostatni, więc to jest ten sukces. Tak jak mówiłem, w klasie jest około 30 załóg, więc jest naprawdę z kim się ścigać. Wydaje mi się, że muszę bardziej dogrzać opony. Myślałem, że będą już ok, w miarę one pracować. Ale no, słyszałem przed rajdem właśnie takie reguły, że tutaj sprawdza się tylko miękki slick wyścigowy i tak może być, to jest podobno mieszanka średnia i to slick taki bardziej rajdowy, czy tam semi-slick, ja się nie znam. Z kolei na tym slicku, który powinien działać, no to nie daje rady skręcić, po prostu bez wspomagania na tych ciasnych zakrętach, no po prostu nie daje rady się przełożyć. Samochód nie chce skręcać, a jak już skręci, to za dużo jest, żeby odkręcić, to jestem już w kolejnym zakręcie i w ogóle masakra. Ale próbujemy dalej, bardziej dogrzeję opony, jeszcze przycisnę, bo no tyle no, mam nadzieję, żeby się nie zdachować. Przedostatni przejazd. Zmieniłem na te opony, które miałem na Zapoznaniu i przejeździe treningowym. Próbuję, nie wiem czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, zaraz się okaże. Tym razem spróbowałem na slickach Pirelli. Wydaje mi się, że różnica jest taka względem tych ekstremów, które są mniejsze. To jest chyba największa ta różnica. Ale to, co te nadrabiałem przyczepnością, to tracę tym skręcaniem, że po prostu ciężej, dużo się nimi operuje i
samochód wozi gdzie chce, bo no, bez wspomagania no, się nie da po prostu. Dlatego zmienimy teraz na Extreme, na które i tak musimy zmienić, żeby na lawetę się dostać, więc ostatnie czasy są takie same. Jadę, każdy odcinek to jest plus minus sekunda, więc tam na szczęście w dół, więc jest ok. No teraz. Czas na tym torze. Jeszcze potrzeba dużo pokory, dużo jazdy. No myślę, że ostatni odcinek najlepiej. Podobno miałem czas jeszcze najlepszy, czyli tak jak poprzednio, ostatni odcinek najlepszy czas. Jestem zadowolony, przejazd w miarę czysty. Tam gdzie chciałem przycisnąć, przycisnąłem. No tak jak mówię, trochę jeszcze więcej pokory, więcej jazdy. Znowu trzeba trochę biegi podreperować. Tradycyjnie była ze mną Akademia Autoservice, która pożyczyła nam lawetę. Chłopaki, jesteście mega. Jak potrzebujecie lawetę, to tylko do nich. X-Loop, który też nas bardzo wspiera, Groszek Offroad, cały BXB Group. Dziękuję i tak jak mówiłem, do zobaczenia na Modlinie 11 lipca.